Służby ratownicze, mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! W tej krainie pośród rzek i gór leży miasto piękne jak ze snu. Tu przygody niesie każdy dzień i wszyscy lubią bawić się. Lecz gdy dzieje się źle, oni zjawiają się dniem i nocą, pomoc niosą. To strażnicy miasta są. Co tam pożar, Fiona zgasi go. Boli w mig, wytropi każde zło. Rufus zawsze w coś pakuje się, kłopotów mnóstwo ma, lecz wie, że gdy dzieje się źle, oni wnet zjawią się dniem i nocą, pomoc niosą. To strażnicy miasta są. Strażnicy miasta. Ogrodowy złodziej. Śliczności. Proszę, napijcie się troszeczkę wody. Jesteście naprawdę piękne, moje jagódki. Piękne i pyszniutkie. No proszę, jaki fantastyczny arbuz. Och, Elmusiu, niedługo będzie na tyle dużo marchwi, że znowu ci upiekę ciasto marchewkowe. Zaraz? A gdzie się podziały truskawki? To dziwne. Przecież wczoraj je podlewałam. Elmo, zjadłeś moje truskawki? Dziwne. Cóż, posadzę nowe. Ojej, moje jagody! Zniknęły! A gdzie się podziały arbuzy? Zdaje się, że ktoś kradnie moje warzywa i owoce. Ale kto? No i dlaczego? I nagle... Puh! I nie ma mojego arbuza. No i teraz została mi już tylko jedna sztuka na całe lato. Jej, ktoś ukradł arbuza. To będzie niezwykle soczysta sprawa. O tak, będziemy musieli się w nią naprawdę nieźle wgryźć. Zapowiada się bardzo poważne śledztwo. Będę potrzebował jakiegoś wsparcia. To jak, Fiona, pomożesz mi? Ja jestem wozem strażackim, więc nie bardzo znam się na pracy detektywa. Halo. Chyba mam dla ciebie dobrego asystenta. Jestem do usług. No dobra, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. No chodź, asystencie. Asystent... Asystent Rufus bada sprawę. Jestem tajnym szpiegiem. Tajnym szpiegującym tajniakiem. Auć, język mi się plącze. Latarka? Jest. Lornetka? Też jest. Kajdanki? Również są. Bardzo proszę. Ojej, masz do nich kluczyki, prawda? Ha, już niedługo złapiemy tego złodziejaszka. Asystent Rufus ma oko na cały rejon. Rozumiem, tak jest. Potwierdzam, przyjąłem bez odbioru. Rufusie, w ten sposób mówisz tylko wtedy, gdy rozmawiasz przez radio. Przyjąłem bez odbioru. O rany... Czekaj, chyba coś słyszałem. A gdzie ogórki? Zniknęły! Wszystkie! Ale jak? Obserwujemy przecież ogród od dłuższego czasu. Dosyć tego! Żaden złodziej ogrodowy nie przejdzie już niezauważony. Nigdy! Przynigdy. Odłóż tę siatkę. Przecież nie łowimy tutaj ryb. Ha! A niby skąd wiesz, że to nie jest ryba? Wielka, latająca, kradnąca owoce ryba? Ja już wiem, jak ją złapać. Aha! 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 O! Skupmy się. Zoni został już tylko jeden arbuz w ogródku. Musimy złapać złodzieja, zanim stracimy i tego ostatniego. Ty czuwasz pierwszy. Za 3 godziny cię zmienię. Tak jest! Ah!
mogę... zasnąć? Nie! Nie mogę! Zasnę... Nie mogę... dlaczego mam mokry dziób? Nie mogę zasnąć. Nie mogę. Nie. Nie! Nie! To niemożliwe! Obudź się! Mam złe wieści! Złodziej znów tu był! Straciliśmy arbuza? No nie! Kiedy? Jak to się stało? Nie jestem tego pewien, bo spałem. Och, Rufusie! Czas podwoić wysiłki. Przeszukajmy miasto. Tak, podwoimy wysiłki, a nawet potroimy je! Jak udało wam się? Bardzo nam przykro, Zoniu. Przeszukaliśmy dosłownie całe miasto, ale nie znaleźliśmy arbuza, ani nawet pestki. Chwila! Coś jest w tych krzakach. Mam cię! Nie, to nie tak, jak myślisz. A ja myślę, że jest właśnie tak, jak myślę. Zaraz, a jak ja myślę? A tak, jesteś złodziejem! Nie, wcale nie jestem. Naprawdę? Więc powiedz mi, gdzie byłaś we wtorek 18 sierpnia o godzinie 23? Więc ja... Ha! Wiedziałem! Willy, skoro miałaś ochotę na owoce i warzywa, dlaczego po prostu nie poprosiłaś? Ponieważ nie miałam na nie ochoty. Po prostu przejeżdżałam obok i chciałam cię wyciągnąć na śniadanie. Miałam wrażenie, że to ci dobrze zrobi. Pomyślałam, że się ucieszysz. Jasne! A może uciszysz? No dobrze, Rufusie, wystarczy. Dzięki za złapanie złodzieja. Twoja robota dobiegła końca, asystencie. Jej, to dziwne uczucie przejść na emeryturę. Wybiorę się więc nad jezioro i spróbuję złapać prawdziwą rybę. A, i następnym razem, Willy, zwyczajnie poproś o kilka owoców. I dlatego zabieranie rzeczy, które nie są twoje, jest złe. Ale Polly, przysięgam na mój różowy lakier, że nie ukradłam tych owoców. Willy, gdy zrobiło się coś złego, to należy się do tego przyznać. Nie wyprzesz się. W końcu złapaliśmy cię dokładnie w ogrodzie Zoni. To służby ratownicze? Tak? O, rozumiem. Jasne, przyjęłam. Słuchajcie, sterta owoców i warzyw blokuje wjazd na most. Musicie tam natychmiast pojechać i sprawdzić, co się dzieje. O jakich owocach i warzywach mówimy? Arbuzach, truskawkach i pomidorach. To dość dziwne. Dokładnie to samo zniknęło z ogrodu Zoni. Jedną chwilę. Skoro Willy jest z nami, to przecież nie mogła tego... Ojej. Musimy chyba jechać. Mamy zgłoszenie, więc... Ruszamy na akcję! Dziwne. Co to wszystko tu robi? Co ona mówi? Czy ktoś zna wiewiórczy? Ja znam! Chciałem kiedyś być członkiem brygady RR. Przyjęli cię? Powiedzieli, że mi odbiło. Skąd się wzięły tu te owoce? Powiedziała, że zbierała zapasy, by je wynieść do lasu, żeby mieć co jeść podczas zimy. Tak właśnie robią wiewiórki. Tak czy siak, ona je ukradła. Mówi, że przepraszam. Nie wiedziała, że owoce do kogoś należą. Nigdy by nie wzięła czegoś, co jest cudzą własnością. Przeprosiny zostały przyjęte. Cóż, wygląda na to, że sprawa jest rozwiązana. Tak bardzo mi przykro, Willy. Nie powinienem rzucać oskarżeń bez dowodów. W końcu nie widziałem przecież na własne oczy, jak cokolwiek kradniesz. Właśnie. Ja też cię przepraszam. Willy, ja także przepraszam. I chciałabym ci to wynagrodzić. Proszę. No cóż, skoro nalegasz, zrobię dla nas wszystkich jagodowy torcik. Zrobione. Cały ogród znów pełen sadzonek. Dziękuję wam. A co z naszą małą koleżanką?
teraz będzie mieszkała na mojej jabłoni i będę ją karmić osobiście. Przez calutką zimę. Za każdym razem, kiedy mnie o to poprosi. Tak jak teraz. Ty też znasz wiewiórczy? A co myśleliście? Rufus nie jest jedynym, który chciał wstąpić do brygady RR. Udźwiękowienie na zlecenie SDT Film Studio Sonido. Reżyseria i kierownictwo produkcji Tomasz Niezgoda. Wystąpili Joanna Jabłczyńska, Piotr Warszawski, Olga Szomańska, Tomasz Bednarek, Jarosław Boberek, Zbigniew Suszyński, Anna Apostolakis, Joanna Pach, Adam Szyszkowski, Mieczysław Morański, Daniel Wojsa i inni.